Dzień dobry moje drogie bliźnięta, witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam do czytania na czerwiec. Osoby zainteresowane filmem dodatkowym, gdzie zajmujemy się tylko i wyłącznie miłością, kochani, bardzo proszę, nowy rozkład, link w opisie tego filmu. Zaczynamy, film ogólny tu i teraz. Aktualna sytuacja bliźnięta, prośba o wyhamowanie. Chciałam w pierwszym, słuchajcie, takim odruchu powiedzieć, żeby zwolnić, żeby jakby się wstrzymać z czymś, żeby zdać sobie sprawę, drogi bliźniaki, że tutaj jakby trzeba się do czegoś przygotować, krok po kroku, przepraszam. Jakby poszczególne etapy jakiejś sytuacji wymagają wykończenia. I to może wymagać cierpliwości. Zobaczmy, co było, co z przeszłości wpływa na tą sytuację. Karta mocy. Tutaj duża cierpliwość, duża dawka cierpliwości do danej sytuacji, do osoby, do naszych planów, więc jakby tutaj po prostu utrzymajcie to skupienie moim zdaniem na celu. To się tu pokazuje. Zadbajcie o harmonię, zadbajcie o balans, bo tutaj w karcie mocy i w karcie wstrzemięźliwości, umiarkowania, powiedziałabym, to co ważne, to jest właśnie zachowanie takiego spokoju. Jeśli to jest jakiegoś rodzaju, nie wiem, współpraca z kimś, to mogłabym rzec, że ona was kosztuje troszkę na przykład jakichś nerwów. Ale tutaj karty wskazują utrzymaj nerwy na wodzy, zadbaj o balans właśnie, nie daj się wyprowadzać z równowagi z kimkolwiek masz do czynienia. I to się tutaj pokazuje właśnie, moje drogie bliźnięta. Dobrze, zobaczmy przyszłość i jak można na nią wpływać. I tu jest szóstka głosów, czyli szóstka mieczy, kochani. Obierz jakiś kurs. Uwierz, że lepsze przed tobą, że wyczekałeś ten moment, drogi bliźniaku. Ta szóstka mieczy to może być, słuchajcie, jakiegoś rodzaju chęć rozpoczęcia jakiejś podróży na przykład, tak? I dlatego wyczekujecie, przygotowujecie się do czegoś, zmiana planów zawodowych. W każdym razie jest tutaj progres i zmiana na lepsze, bo to jest szóstka mieczy właśnie. Natomiast wydaje mi się, że jest ta zmiana jest wprowadzona przez Was bardzo świadomie, w sposób wyczekany. Jesteście do tego przygotowane, moje drogie bliźnięta. Tak się to tutaj nam zarysowało. I sześć mieczy, to wydaje mi się ogólnie, że tutaj karty sugerują, że jesteś w znacznie lepszej sytuacji życiowej niż Ci się może wydaje, że jesteś. Że ogólnie zniosłeś wiele trudów i to też jakby spowodowało, że stałeś się silniejszy. Wydaje mi się, że tutaj jak ta karta mówi, zobaczysz poprawę, zachowaj spokój. Więc reasumując, dla mnie tutaj wspólnym mianownikiem jest spokój w tej całej sytuacji, cierpliwość, umiejętność wyhamowania wtedy, kiedy trzeba. Zdanie sobie sprawy, że pewne rzeczy ułożą się w odpowiednim czasie, w pewnej kolejności być może. Przyspieszanie ich, próba gdzieś tam podkręcenia czegoś niewiele tutaj da, niewiele wniesie. Więc ta szóstka mieczy, czyli ten moment, w którym my zostawiamy za sobą jakiś balast, zazwyczaj niezdrowy, destrukcyjny, tak? I jesteśmy w drodze do czegoś znacznie lepszego, budującego, uzdrawiającego, mówi nie zbaczaj z kursu. Cechy charakteru, które mogą zwiększać korzystne perspektywy. Dziewiątka, nie dziewiątka, Boże, chciałam powiedzieć, że dziewiątka, to jest eremita, no to jest własna mądrość ogromna tutaj w Was. Sprawy są przemyślane, nie są właśnie podejmowane raptownie. Jeśli potrzebujecie czasu, żeby się wycofać, dać umysłowi odpocząć, słuchać się w siebie, znaleźć rozwiązania, znaleźć odpowiedzi, to właśnie to się dzieje. Tutaj ta mądrość duszy daje Wam znać w odpowiednim momencie, więc to jesteście Wy po prostu. Skupcie się na swoim wnętrzu. Idźmy dalej. Przyczyny ewentualnych problemów i na co trzeba zwrócić uwagę. Na słońce. No ciekawe. Wydaje mi się, że jakiś zbytni optymizm tutaj mógłby Was, kochani, troszkę zgubić, po prostu.
tak? Ale taki optymizm, powiedziałabym, wręcz zakładający, że nie będzie żadnego potknięcia, nie jest potrzebny żaden plan B. Wiecie, o co chodzi? Po prostu, że ten optymizm jest taki zgubny. Bywają takie chwile, więc ja w ten sposób odczytam te karty. Wydaje mi się, że to nam chcą przekazać. Żeby być tak jakby pozytywnie nastawionym, ale zadbać o to, żeby to nie było nieprzemyślane, bezrefleksyjne, tak? Żeby ten optymizm nas nie gubił, nie zgubił. Najkorzystniejszy kierunek działań. No świat, no zamknąć trzeba coś. Tutaj odejść ostatecznie, zamknąć na klucz, nie wracać. Wyjazd jakiś, kochani. Wyjazd w ciepłe kraje, słońce i zakostrzeżenie. No słuchajcie, różne rzeczy karty pokazują. Czasami takie bardzo, powiedziałabym, zupełnie przyziemne i codzienne. No w każdym razie świat mówi, to jest ten najkorzystniejszy dla ciebie kierunek działań. Więc jakąkolwiek masz wizję, żeby tutaj złapać w ręce, przepraszam, to, co dla ciebie ważne i cieszyć się z tego, to po prostu podążaj, kontynuuj, tak? Zachowaj spokój, cierpliwość i po prostu kontynuuj, podążaj w swoim kierunku. Dalsza przyszłość, karta sprawiedliwość. No słuchajcie, jest akcja, jest reakcja. Kwestie jakiejś odpowiedzialności za ważne dla Was sprawy mogą być ważne tutaj ogólnie. Branie odpowiedzialności. Wydaje mi się, że też zwrócenie uwagi na argumenty drugiej strony, jakiś obiektywizm w tej całej sytuacji jest dla Was ważne, kochani. Następna karta to cztery buławy. Już musiałam sobie zobaczyć, więc wydaje mi się, że nad czymkolwiek pracujecie, czegokolwiek dotyczy ten czerwiec Wasz, to on się kończy tym, że wraca do Was to, co Wasze jest i co Wam się należy. Tak? I może część z Was wypracowuje jakąś sytuację z natury karmiczną, może w miłości, może w jakichś innych historiach życiowych, powiedziałabym, jakieś połączenia karmiczne, ale zobaczcie, czwórka buław na spodzie raczej mówi, że to jesteś w stanie ten cel osiągnąć i coś się zmienia na lepsze, tak? Pamiętajmy, że tutaj w szóstce mieczy jeszcze, to do tego wrócę, to nam się pokazało na pozycji przyszłość i jak można na nią wpływać, żeby było lepiej. W szóstce mieczy bardzo często mamy dostępne wsparcie, pomoc z otoczenia, pamiętajmy. Należy o nią poprosić, jeśli chcecie progresu, jeśli wiecie, że jest to Wam potrzebne, jeśli chcecie odejść od jakiegoś rodzaju problemów, poprawić coś, ok, to jakby wyzwolić się z czegoś, no to tu jest ta pomoc. I tutaj też na koniec końców, może jak ta sprawiedliwość zostanie Wam zwrócona, wróci do Was to, co Wasze jest, to tutaj będzie powód do radości, do zabawy, do wspólnego świętowania. No tak troszeczkę pokazują karty. Co więcej, kochani, jeszcze Wam powiem dalej. Na spodzie jest ósemka mieczy, a ósemka mieczy to Jowisz w bliźniętach. Więc tutaj jest jakby absolutnie prośba o to, żeby umysł uwolnić, nie myśleć negatywnie, bo te myśli negatywne mogą blokować Wam działania. A tutaj mamy dużo pozytywności w tej szóstce mieczy, tak? Czyli to, co jak w przyszłość wchodzimy, jakby jak przyszłość, jak można na nią wpływać. Nie zakładać negatywnych scenariuszy. Wiemy, że jest wiele rozwiązań i żeby Was nie uwięziło to poczucie takiego, powiedziałabym, ograniczenia własnego umysłu, wynikające bardzo często z negatywnego myślenia, które przekłada się z kolei na blokadę naszych działań, bo właśnie dostępnych jest wiele opcji w tej sytuacji, tak? Więc zwróćcie na to uwagę. Najszybsze czytanie, słuchajcie, ale bardzo jakby bardzo klarowne. I później mamy jeszcze trzy kielichy, czyli ewidentnie tutaj jakby odchodzicie od jakichś zmartw, trosk i trudności i koniec końców otrzymujecie to, co Wam się należy, jak to się mówi. Sprawiedliwość zostaje Wam zwrócona. Jakieś przeprosiny być może, słuchajcie, pojednanie, połączenie ponowne, bo tutaj też jest, mamy trójkę kielichów, z kolei to jest karta pojednania dla mnie. To jest karta zjednoczenia. To może być karta przeprosin przy tym układzie kart. Więc tutaj
tutaj coś lepszego. Tym samym więc, nad czymkolwiek tak pracowaliście, łącznie z tym, że mogliśmy tutaj pracować nad sobą przecież, prawda? Żeby utrzymać jakby te nerwy na wodze, żeby utrzymać ten spokój, żeby nie dać się wytrącić z równowagi różnym rzeczom, mniejszym, większym, tak? Żeby zapanować nad naszą jakąś ciemniejszą stroną, to po prostu to jest ten kierunek. Nad czymkolwiek pracujesz, żeby tutaj zakończyć jakiegoś rodzaju ważny dla ciebie projekt, żeby później ta sprawiedliwość mogła do ciebie wrócić, to co najlepsze mogło do ciebie wrócić, to po prostu też utrzymaj ten kierunek. Nie daj się zniechęcić, nie daj sobie jakby niczego zabrać, odebrać, idź dalej w tę stronę. Dziękuję Wam bardzo, moje drogie bliźnięta, ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.